Dzień dobry, witam we wtorkowym badaniu. Dzisiaj zajmiemy się mięsiem piersiowym większym, konkretną strukturą klatki piersiowej, często problematyczną, złożoną jeżeli chodzi o funkcję, dość skomplikowaną, ale myślę, że będzie to bardzo, ale to bardzo potrzebne w Waszych gabinetach. Mięsień piersiowy większy, konkretna struktura, która niemalże obejmuje całą klatkę piersiową. Jest to taki wachlarz, który rozciąga się od obojczyka, mostka i pochewki mięśnia prostego brzucha i biegnie, skręcając się w pewnym momencie bardzo już dystalnie do guzka większego kości ramiennej. Można wydzielić trzy aktony tego mięśnia. Górny, środkowy i dolny. Ewentualnie czasami możecie spotkać nazwy obojczykowy, mostkowy i brzuszny. Jeśli chodzi o ten mięsień, ma dość skomplikowaną funkcję, dlatego że tak, przede wszystkim jest mięśniem, który wykonuje ruch zgięcia horyzontalnego albo przywiedzenia. Oczywiście pełni też główną rolę, jeśli chodzi o ruch rotacji wewnętrznej. Dodatkowo mięsień ten jest także wyprostem w sytuacji, kiedy nasz ruch inicjujemy od góry, pociągnie do dołu rękę, to w tym momencie ten ruch wykonuje między innymi też właśnie mięsień piersiowy większy, przede wszystkim jego część środkowa i dolna. Więc tych funkcji tego mięśnia jest sporo. Dodatkowo jeszcze część górna, obojczykowa, będzie obniżała obojczyk, pociągała do dołu, do klatki piersiowej, co może być przydatne na przykład przy ruchach pociągnięcia na przykład na drążku albo przyciągnięcia czegoś do siebie, a część właśnie środkowa i dolna będzie pociągała, ale właśnie łopatkę przez trzon kości ramiennej, czyli za trzon kości ramiennej ciągnie łopatkę, więc mięsień ten rzeczywiście, jak widzicie, pełni dużo skomplikowanych funkcji. Jest to struktura, która wchodzi w tak zwaną taśmę funkcjonalną i będzie to jeden z tych mięśni, który będzie przenosił siłę z naszej kończyny dolnej po stronie przeciwnej poprzez mięsień brzucha na kończynę górną. Co na przykład widzimy w sytuacji, kiedy chcemy coś rzucić albo na przykład wykorzystywany jest podczas chodu, biegu i tak dalej. Więc bardzo ważny mechanizm. Jeżeli chodzi o unerwienie tego mięśnia, jest on unerwiony przez nerw piersiowy boczny i piersiowy przyśrodkowy wychodzący z poziomu C5, TH1, czyli dolne segmenty piersiowe. Jeżeli chodzi o unaczynienie, jest ono dość skomplikowane, dlatego że z racji tego, że mięsień ten rozciąga się na większej części klatki piersiowej, to mamy tutaj i tętnicę piersiowo-barkową, tętnicę międzyżebrową, także tętnicę piersiową boczną, więc naprawdę jest tego sporo. Jeżeli chcielibyście prawidłowo zbadać ten mięsień, niestety musimy rozłożyć to na trzy aktony. I teraz tak, wiemy, że mięsień ten wykonuje zgięcie horyzontalne i rotację wewnętrzną, więc prosimy pacjenta, żeby utrzymał właśnie taką pozycję. I teraz tak, jeżeli chcecie zacząć badać mięsień i jego akton górny, wypadałoby, żebyśmy próbowali ten mięsień rozciągnąć w ten sposób, że będziecie kierować ruch właśnie do boku i do dołu, tak jak właśnie pokazuje Krzysiek, pod takim kątem. Ok, utrzymaj pozycję. Ok, jeżeli chcielibyśmy zbadać część środkową, to musimy ten ruch wykonać, wykonując ruch wyprostu horyzontalnego. Utrzymaj. Ok, jeżeli chcielibyśmy zbadać część dolną tego mięśnia, to musimy analogicznie dokładnie wykonać ten ruch do góry, żeby spróbować rozciągnąć część dolną mięśnia piersiowego większego. Utrzymaj. I widzimy, że mięsień ten jest wydolny. Nadmierne napięcie tego mięśnia będzie ograniczało ruchy odwrotne. Czyli w sytuacji, kiedy pacjenci mają problem na przykład z maksymalnym zgięciem, może być to nadmierne napięcie tego mięśnia z wyprostem horyzontalnym albo z ruchem rotacji zewnętrznej. Agonistami dla tego mięśnia jest sporo struktur, dlatego że no, obejmuje on dużą część klatki piersiowej i jest bardzo złożony, jeśli chodzi o funkcję. Dlatego pracę tego mięśnia wspomagają takie mięśnie jak mięsień długowy ramienia, który będzie na przykład wykonywał ruch m.in. też przywiedzenia. Jeżeli chodzi o ruch opuszczania łopatki, to będzie pracę mięśnia piersiowego większego. Jego dwóch dolnych aktonów wspomagał mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obu większy. Jeżeli chodzi o ruch rotacji wewnętrznej, to będzie wspomagał to mięsień oczywiście najszerszy grzbietu, obu większy, a także podłopatkowy. Jeżeli chodzi o ruchy
pociągania łopatki do dołu, to jego praca będzie wspomagał mięsień najszerszych grzbietu, obuł większy i dolna część mięśnia czworobocznego. No i teoretycznie zostanie jeszcze funkcja opuszczania obojczyka do dołu i tutaj pracę górnej części mięśnia piersiowego większego wspomaga mięsień podobojczykowy. Więc wskazań tutaj będziecie mieli sporo. Jeżeli ten mięsień jest nadmiernie napięty, będzie często wyglądało to tak, że pacjenci będą mieli protrakcję barków, decentralizację głowy kości ramiennej. Będzie taka klasyczna pozycja zamknięcia, która może też powodować dysfunkcję w obrębie kręgosłupa piersiowego. Może ona pogłębiać tak naprawdę kifozę piersiową. Może także powodować problemy z barkiem, jakieś niestabilność barków, co jest oczywiście bardzo częstym problemem przy właśnie tej decentralizacji głowy kości ramiennej. Więc fajnie, jeśli chodzi o mięsień piersiowy większy, badać zarówno jego wydolność, to co sobie sprawdzaliśmy przez testy mięśniowe, ale także po prostu zakres ruchu. Jednym z prostszych testów jest poproszenie pacjenta o położenie się na plecach i w pozycji leżenia prosimy, żeby wykonał maksymalny ruch zgięcia. I powinno być tak, że ręce nam płynnie opadają na leżanki. Widzimy, że tu jest 180 stopni zakres ruchu, natomiast jeżeli to nie ma miejsca i na przykład brakuje nam trochę tego ruchu zgięcia, to może to oznaczać dysfunkcję mięśnia piersiowego większego, ale też dysfunkcję najszerszego grzbietu podłopatkowego czy mięśnia trugowego ramienia. Możemy spróbować to zróżnicować w sytuacji, kiedy poprosicie pacjenta o zgięcie nóg w stawach kolanowych i bardzo precyzyjne przyklejenie kręgosłupa miedziowego do leżanki przez ruch tyło pochylenia miednicy i sytuacja spowoduje, że zakres ruchu nam się jeszcze zmniejszy, to oznacza, że dysfunkcja, którą tutaj macie, będzie w dużej mierze obejmowała mięsień najszerszych grzbietu. Dlatego, że przyklejenie kręgosłupa miedziowego przez tyło pochylenie miednicy spowoduje pociągnięcie mięśnia najszerszego grzbietu przez powięź piersiowo-lędźwiową i widzimy, że ruch nam się zmniejsza. Więc to jest takie bardzo proste i już minimalne różnicowanie, co jest główną przyczyną problemów pacjenta. Mam nadzieję, że takie badanie, omówienie mięśnia piersiowego większego, jego agonistów, antagonistów przyda Wam się w Waszej praktyce terapeutycznej. Dzięki za uwagę.